Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 7:37. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w towarzystwie naszych komentatorów, a z nami są Jacek Liziniewicz. Jacek Liziniewicz dziś jest autorem okładkowego tekstu Gazety Polskiej Codziennie, naszego patrona medialnego, i będzie o tym, co to za sędzia, co to za gagatek jest odpowiedzialny za to wszystko, co było powodem wydań specjalnych. No niestety, niestety tak to jest w gazetach codziennych teraz, że nie nadążamy za tym, co się... No co może, się i nie, może i nie nadążamy, ale jednak nasz patron medialny Gazeta Polska Codziennie w tej sprawie przewidziała rzeczywistość, bo dziś to jest temat absolutnie numer jeden, najważniejszy temat, a żeby to móc opisać, trzeba było w pewnym sensie przewidzieć, że to właśnie tak będzie. To za chwilę porozmawiamy o tym. Jacek Wrona jest z nami również. Witam serdecznie. Jacek wczoraj był u nas w stacji, gdzieś tam się na korytarzu przecięliśmy przez chwilę w tym biegu ciągłym. Wczoraj o 1:30 zakończyliśmy, proszę Państwa, wydanie specjalne i skończyliśmy wydanie specjalne około 45 minut po TVN24, a tam pozostała konkurencja, to chyba, nie wiem, z 2 godziny wcześniej poszła spać. Myśmy pracowali bardzo późno, wstaliśmy bardzo wcześnie i przygotowujemy dla Państwa ciągle ten program. Jest z nami Cezary Krzysztopa. Dzień dobry, witam serdecznie. Cezary Krzysztopa na koncie ma co najmniej kilka niesamowitych rysunków opisujących całą tę sytuację, o której mówimy, ale zdecydowanie rysunek o ministrze Bodnarze szukającym podstawy prawnej jest już. Ja nie wiem, czy już koszulki powstały, ale powinny powstawać z całą pewnością. Witam Was wszystkich. Za chwilę porozmawiamy sobie o różnych kontekstach tego, co wydarzyło się wczoraj, co dzieje się i co z całą pewnością przed nami. I co będzie przynajmniej przez jakiś czas elementem politycznej rzeczywistości najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem w Pałacu Prezydenckim z pogwałceniem mandatów posłów oraz prezydenckiego aktu łaski zatrzymani zostali Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Politycy, pierwszy raz w historii politycznej III RP mamy do czynienia z taką sytuacją. Bardzo proszę. Udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy już poza naszymi miejscami zamieszkania. Do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to kolejny przejaw bezprawia, jaki w naszej sprawie się odbywa od lat. Mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach. Jawny bunt w Sądzie Najwyższym. Kolejni sędziowie z justicji powiązani z Platformą Obywatelską wydają wyroki w naszych sprawach. To są rzeczy niedopuszczalne. Szanowni Państwo, jesteśmy posłami. Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić pan marszałek Hołownia, zakończyło się fiaskiem. Sąd Najwyższy wydał postanowienie uchylające mandat Hołowni. W tej sytuacji próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego. Nasza dwójka, wydaje się, spowodowała, że marszałek Sejmu odwołał posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, mimo tego, że miał być uchwalany budżet państwa, jedna z najważniejszych ustaw. To jest po prostu żałosne i mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem państwa. W czasie, kiedy policja dokonywała zatrzymania, obaj posłowie byli gośćmi prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydenta, który w tym samym czasie odbywał spotkanie m.in. z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. Operacja służb, bo bez wątpienia miała miejsce, szeroko zakrojona operacja służb, nastąpiła w czasie, kiedy prezydenta w Pałacu Prezydenckim nie było. A jak wynika z podanych wczoraj w mediach informacji, policjanci wpuszczeni zostali do Pałacu Prezydenckiego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy pomogli również wewnątrz pałacu znaleźć gości prezydenta. W tej sprawie na naszej antenie wypowiadała się szefowa Kancelarii Prezydenta.
Ja miałam tylko informację od oficerów Służby Ochrony Państwa, że policja jest przed pałacem. Powiedziałam, że jak będą mieć dokumenty, które przedstawią, to ja z nimi porozmawiam. Ja nie byłam poproszona o rozmowę. Nie, żadnych dokumentów, jak jeszcze raz mówię, nie przedstawiono. Po prostu wtargnięto do kancelarii i aresztowano gości pana prezydenta, gości głowy państwa. Pan prezydent w tym czasie miał spotkanie z białoruską opozycją. I to też jest chyba bardzo znaczące, z więźniami politycznymi i z panią Cichanouską. Mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Otóż kiedy pan prezydent został poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wracać i wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej. To jest w ogóle rzecz swoją drogą niesamowita w gruncie rzeczy. Po zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim posłowie na Sejm, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, przewiezieni zostali na komendę policji przy ulicy Grenadierów, gdzie wykonywane były względem nich czynności oraz gdzie zgromadziła się duża grupa manifestujących na miejscu wsparcie dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Był tam również nasz reporter Michał Gwardyński. Dzień dobry, chcieliśmy uzyskać informacje, czy znajdują się na terenie jednostki Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński. Czy są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej na terenie państwa jednostki i jakie czynności są prowadzone? Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej udziałał tego informacji. Pan jest oficerem dyżurnym? Tak, jestem. Można pańską godność prosić? Panie aspirancie, prosimy o udzielenie informacji, czy na terenie jednostki znajdują się posłowie na Sejm. Uzyskałem takie polecenia. Z tego informacji udziela tylko i wyłącznie rzecznik prasowy Komendy Stołecznej. Istnieje możliwość, że posłowie zostali uprowadzeni, dlatego chciałem się zapytać, czy znajdują się na terenie jednostki? Około godziny 21:00, trudno to określić precyzyjnie, bo tu nie mamy szczegółowych informacji dotyczących, kiedy się to wydarzyło. Między 21:00 a 22:00 z komisariatu przy ulicy Grenadierów posłowie przewiezieni zostali do aresztu śledczego na Grochowie. Tam również istnieje część tego aresztu, który jest zakładem karnym, gdzie również pojawiła się grupa manifestujących. W jednym i w drugim miejscu pojawił się Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który wypowiadał się w ten sposób. Ja przede wszystkim liczę na mobilizację społeczeństwa, mobilizację tej części społeczeństwa, która dzisiaj rozumie i zawsze rozumiała, jak naprawdę jest. Także zmianę postawy dużej części tej społeczeństwa, która no, wierzyła w tę dyktaturę. No bo można zmieniać poglądy i my też bardzo na to liczymy, że wielu ludzi po prostu zrozumie, że zostało oszukane. Zastawienia autobusem niby zepsutym wyjazdu z Belwederu, no to już jest sytuacja wyjątkowo więc skandaliczna. Ale proszę pamiętać, rządzą ludzie, którzy nie szanują Polski, nie szanują demokracji, nie szanują instytucji demokratycznych, nie szanują innych. W ogóle uważają, że powinni mieć monopol na władzę, a jednocześnie są bardzo uniżeni, bardzo gotowi do usług wobec państw zewnętrznych. Cóż, niegdyś zastanawialiśmy się, jak mogło dojść do tego, że prezydent dziś nieżyjący Lech Kaczyński nie mógł uzyskać samolotu, żeby polecieć, reprezentować państwo. Po latach dowiedzieliśmy się, że istniały szczegółowe dokumenty opisujące cały ten proceder. Cóż, to towarzystwo od samolotów, autobusów, foteli, od tej metody walki z głową państwa, jeśli jej nie popierają, jak widać, niespecjalnie metody zmienia na przestrzeni lat, a więc pewnie prędzej czy później poznamy również mechanizm, kto wie, może i tej tajemniczej usterki. Z informacji, które pojawiły się w nocy po godzinie 1:00 wynika, że zakład karny opuściła wówczas kolumna samochodów, wśród których znajdowała się również karetka. Po opuszczeniu zakładu przez te pojazdy wycofany miał zostać również, mają zostać sprzed bramy jednostki wycofane. Przepraszam, jednostki policyjne. W tej chwili nie posiadamy szczegółowych informacji dotyczących miejsca, w którym przebywają posłowie na
na Sejm. Zanim jednak wszystkie te wydarzenia nastąpiły, wczoraj odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Planowany bowiem na ten tydzień, planowane na ten tydzień było posiedzenie Sejmu. Słyszeliśmy o tym, to posiedzenie zostało przełożone. Ponieważ jednak decyzja marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego została uchylona przez Sąd Najwyższy, nasi reporterzy, a konkretnie Paweł Błoch, w Sejmie pytali o to, czy marszałek Hołownia nie obawia się w przyszłości odpowiedzialności karnej za swoje własne działania. Marszałek Hołownia odpowiedział, że nie obawia się odpowiedzialności karnej. Będziemy później Państwu pokazywać również tę wypowiedź. Chwilę później do dziennikarzy wyszedł również premier Donald Tusk, polityk, którego mamy, a jeśli mamy, to może pokażmy, jak to wyglądało. Czy nie obawia się pan odpowiedzialności karnej za kroki wobec posłów Kamińskiego oraz Wąsika? Oraz zapytam jeszcze o to, dlaczego odwołał pan tego tygodniowe posiedzenie Sejmu i czy przypadkiem powodem tego nie był protest wolnych Polaków organizowany planowany na 11 stycznia? Absolutnie. Dziękuję. Nie obawiam się żadnej odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami, które podejmowałem do tej pory. Zwracam Państwa uwagę, że czynności, które marszałek Sejmu w tej sprawie zgodnie z prawem podejmuje, są czynnościami deklaratoryjnymi, a więc potwierdzającymi zaistnienie faktów, a nie decyzjami per se. To po pierwsze, jeżeli bym nie podjął takich decyzji o wydaniu choćby postanowień, sam podpadałbym pod odpowiedni paragraf i mógłbym być z tego powodu oskarżany przed prokuraturą, że nie wypełniłem zobowiązań wprost na mnie nakładanych przez prawo. A więc co do tego wątpliwości nie mam. Cóż, jak to niebezpiecznie brzmi, tego znanego sposobu myślenia. Ja nie wiem, co ja mogę, ja jestem tylko marszałkiem Sejmu, to nie są moje decyzje. Cóż, ja mogę na to poradzić. Jak wspomniałem, chwilę później do dziennikarzy wyszedł również Donald Tusk. Jego doświadczenia z walki z głową państwa są szeroko znane, rozciągają się na wieloletni okres, którego początkiem była wspominana już walka z prezydentem Lechem Kaczyńskim, której apogeum było nawiązanie współpracy z rosyjskimi dyplomatami skierowanej przeciwko politycznym planom Lecha Kaczyńskiego. Tamta polityka zakończyła się 10 kwietnia 2010 roku. W tej chwili Donald Tusk idzie podobną drogą. Wczoraj posunął się do gróźb kierowanych przeciwko głowie państwa. Oto jak wyglądało to w trakcie konferencji prasowej. To jest paragraf pierwszy artykułu 239 Kodeksu Karnego. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Cóż, nie wiemy, co miał na myśli Donald Tusk, wysyłając groźby pod adresem głowy państwa. Ale wiemy, że na tej konferencji byli nasi reporterzy, reporterzy Telewizji Republika. Aleksander Wierzejski pytał o to, czy Donald Tusk zna przepisy mówiące o odpowiedzialności karnej za przekraczanie uprawnień i czy nie obawia się, że on sam w przyszłości odpowiadać będzie przed sądem za działania, które w tej chwili podejmują jego urzędnicy, jego ministrowie, czy też on sam jako szef rządu, bo to działania, które podejmuje rząd. Groził pan panu prezydentowi konsekwencjami z kodeksu karnego za przetrzymywanie przestępców skazanych. Jest również artykuł 231, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, który przewiduje 3 lata pozbawienia wolności za nadużycia przekraczanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Pan prezydent uważa, że panowie Kamiński i Wąsik są prawomocnie ułaskawieni już w 2015 roku i wszystko, co się dzieje dalej, jest po prostu represją karną. No i pytanie, czy panowie się nie boicie przekraczania artykułu 231 Kodeksu Karnego? No, muszę sprostować, bo być może, no tak, mam ciągle jeszcze pozostałości grypy, więc może mówię niewyraźnie, ale czytając ten artykuł zastrzegłem bardzo wyraźnie, że,
Tak, tak, no ale rozpoznaję w tym gronie też złośliwców, więc dlatego od razu uprzedzam. Chcę uświadomić panu prezydentowi, że pisowskie towarzystwo wpakowało go w poważne problemy, bo naprawdę tak jest. Ja bym bardzo chciał, i to jest w interesie Polski, to jest też w interesie mojego rządu, żeby pan prezydent raczej, też wspólnie ze mną, z marszałkiem Sejmu, panią marszałek Senatu, żebyśmy szukali tej przestrzeni, gdzie możliwe jest elementarne porozumienie w tych kilku najważniejszych sprawach. I jestem ostatnią osobą, która miałaby jakiś powód czy jakiś interes, żeby straszyć pana prezydenta jakimiś przepisami czy kodeksem karnym. Naprawdę. Ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Tylko chcę, żeby pan prezydent był świadomy, w co nie wmanewrowali go jego polityczni przyjaciele. To oni zastawiają na niego pułapkę, nie ja. Państwo zauważyli, że Donald Tusk udał, że nie słyszy pytania o to, czy on sam nie obawia się odpowiedzialności karnej własnej i własnych urzędników za to, że to on przekracza w tej chwili uprawnienia? No i Donald Tusk mówiący, nie, ja nikogo nie straszę, ja tylko przeczytałem prezydentowi Rzeczpospolitej artykuł, z którego wynika, że rzekomo miałby ukrywać jakichś przestępców i że grozi mu za to 5 lat więzienia. Ale nie, ja nikogo nie straszę, mówi Donald Tusk i jakoś nie słyszy pytania o przepisy kodeksu karnego, które mówią o sankcjach, które mogą grozić tym, którzy przekraczają uprawnienia, na przykład zatrzymując posłów i uniemożliwiając im wykonywanie mandatów posła i senatora. Sprawa ta ma jednak charakter dużo szerszy i poważniejszy niż mogłoby się wydawać. Nie tylko ze względu na to, że Polska jest w tej chwili krajem, w którym za kratami znajdują się więźniowie polityczni. Jedynym precedensem, do którego można odnieść się i można odnieść to, co wydarzyło się w Polsce w przestrzeni, z którą jesteśmy w jakiś sposób związani, to Gruzja. To zarządzane w tej chwili przez powiązany z Moskwą reżim państwo przetrzymuje w więzieniu prozachodniego, byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego. Przypomnę, wyglądają zdjęcia. Człowieka, który w trakcie pełnienia swojej funkcji zreformował m.in. policję, m.in. stworzył antykorupcyjne prawo, rzucił polityczne wyzwanie skorumpowanym prorosyjskim elitom tej byłej rosyjskiej republiki. Stworzył nowoczesne państwo. Dziś niewiele osób pamięta, że zanim Saakaszwili trafił do więzienia, w Gruzji za kraty trafił szef MSWiA w jego administracji, Vanu Marubaszwili. Również propolski, prozachodni polityk. Był to wstęp do represji, w ramach których gruzińska, prorosyjska obecna władza portretowała swoich antyrosyjskich przeciwników, Saakaszwilego i innych ludzi takich jak on, jako ludzi rzekomo łamiących gruzińskie prawo. Jako rzekomy reżim, który w istocie reformował państwo i z Gruzji stworzył państwo nowoczesne. Wedle tej władzy, która rządzi tam w tej chwili, przedstawiciele reżimu, w cudzysłowie Saakaszwilego, powinni siedzieć w więzieniach. Za co? Za to, że z Gruzji stworzyli państwo prozachodnie walczące z korupcją. Dokładnie tą samą drogą idzie w tej chwili Donald Tusk. Ale to droga, na której zatrzymanie przedstawicieli opozycji to tylko pierwszy krok, kolejny. Kolejne siłowe działania są oczywistą konsekwencją, w tym również działania przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej. A ostatecznym celem, ostatecznym rozwiązaniem jest pełna kontrola nad zwykłymi obywatelami. Uzyskanie tej kontroli konieczne jest ze względu na to, że 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazało przedstawicielom polskiego deep state, głębokiego państwa, ludziom komunistycznych służb, powiązanych z nim biznesowych układów, niemieckich, rosyjskich wpływów w Polsce, że zwiększająca się gospodarcza siła Polski, finansowy dobrobyt Polaków przynosi stratę wpływów tym, którzy Polskę eksploatowali przez 30 lat III RP. Albo bogacić będą się zwykli Polacy, zwykli ludzie, albo bogacić się będzie polskie państwo, polskie przedsiębiorstwa, albo Polskę dalej eksploatować będą kosmopolityczne gangi, jak określił to kiedyś w jednej ze swoich rozmów, rozumiejący pod koniec swojego życia naturę postkomunizmu, jeden z najbardziej prominentnych członków tych właśnie grup. To właśnie te gangi i ich przedstawiciele w Polsce pokazują w tej chwili skalę swoich wpływów.
I warto pamiętać, że tajemnicą ich wpływów jest właśnie korupcja. I właśnie dlatego do więzienia w pierwszej kolejności należy wsadzić tych, którzy z korupcją skutecznie walczyli, którzy spowodowali, że korupcja stała się czymś nieakceptowalnym przez Polaków. Właśnie dlatego do więzień mają trafić ci, którzy pokazywali, że w Polsce z korupcją da się walczyć. Trzeba tylko chcieć. No ale później skorumpowani politycy trafiali w ręce sądów. A sądy mówiły, nie, nie, to nie ci, co biorą łapówki, są przestępcami. To ci, którzy organizują operacje specjalne, żeby to udowodnić. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Jacek Liziniewicz, sędzia, zapowiada PiS w kosmos. Na razie kazał zamknąć Kamińskiego i Wąsika. O tym właśnie Jacek napisał na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. No tak, sędzia rozgrzany politycznie, tak do czerwoności całkowicie, przypadkowo akurat syn zmarłej już, ale z dobrej znajomej Marcina Kierwińskiego, który trzyma z kolei za łeb służby. Szczerze powiedziawszy, od wczoraj to jako obywatel, dziennikarz i tak dalej, pewnie jak każdy z nas mam taki natłok myśli różnego rodzaju o tym, jak to wszystko będzie wyglądać. I rzeczywiście scenariusze są generalnie złe. W ogóle się cieszę, że jeszcze można się z Państwem spotkać, bo to wydaje się też już niezbyt oczywiste. Kto wie, kiedy pułkownik Rympałek zapuka, no to nie wiadomo. Tak. Nie? Zobaczy, gdzie jest przycisk, gdzie się tutaj wyłącza, gdzie chyba, można wyłączyć sygnał. Chyba się wszyscy spodziewamy tego, że odliczamy te lajki i polubienia na YouTubie, ale chyba wszyscy się spodziewamy, że za chwilę zamkną YouTube'a telewizji Republika, bo powiedzą, że coś tam albo coś innego. Bo rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że wola polityczna już jest ponad prawem, więc tą wolą polityczną się dowolnie steruje. SOP, Służba Ochrony Państwa, która powstała po to, żeby prezydent, czy też te osoby, które ona ochrania, żeby czuły się bezpiecznie. No nie wiem, czy Andrzej Duda teraz czuje się bezpiecznie, szczerze powiedziawszy, z takim SOP-em, który działa na rozkaz ministra Kierwińskiego, a który wczoraj rozkazał akurat wejście do Pałacu Prezydenckiego pod nieobecność pana prezydenta Andrzeja Dudy i aresztowanie jego gości. A kto wie, może za dwa tygodnie wyda rozkaz, żeby założyć podsłuchy, a za trzy tygodnie, żeby wpuścić wąsatego dostawcę pizzy z bombą. No cóż, Jacku, to zwróć uwagę, bo ja się cieszę, że o tym mówisz. Autobus zastawiający wjazd do Belwederu. Przepraszam bardzo, Służba Ochrony Państwa, i mówię to jako człowiek, który napisał chyba jeden z pierwszych tekstów o tym, że po Smoleńsku Biuro Ochrony Rządu powinno zostać rozwiązane ze względu na totalną kompromitację tej instytucji wówczas. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Że jakiś autobus, przepraszam, zastawia miejsce, z którego wyjeżdżać ma prezydent Stanów Zjednoczonych. Proszę sobie tylko zastanowić, co zrobiłoby Secret Service, gdyby taki autobus się zepsuł. Tak, więc już niecały miesiąc po przejęciu władzy już widać, że ta instytucja jest używana po prostu jak przycisk. Znaczy to już. Ale ja przypomnę może taki jeden przykład też z ostatniego tygodnia, o którym się nie mówi, bo on może nie jest ważny dla większości społeczeństwa, ale pokazuje, jak wygląda zarządzanie dzisiaj państwem. No bo w poniedziałek minister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała ogłosił, że on wstrzymuje wycinkę w różnych miejscach w Polsce. No to załóżmy się, że wstrzymuje wycinkę w oddziale 219 w sercu Puszczy Knyszyńskiej, tak? Mikołaj Dorożała podejmuje tę decyzję. Przecież on nie ma bladego pojęcia o tym, co tam się dzieje, tak? On nie wie, ale podejmuje decyzję, która mówi,
leśnicy zakazuje wam działać, bo uznaje, że w tym oddziale 219, tam, w którym mało pewnie kto był kiedykolwiek i nic nikomu to nie powie, no w tym, moim, jego zdaniem, w tym oddziale drzewa rosną w odpowiedniej od siebie odległości i nie wymaga ten oddział robienia trzebieży. No to jeżeli czymś takim zajmuje się minister, no to pokazuje, że za chwilę Izabela Leszczyna nakaże po prostu stomatologowi Jacka Liźmiewicza, żeby... Wyrwać mu tą ósemkę, albo zostawić. Jedną wyrwać, drugą zostawić, tak. I bez dyskusji. Cezary Krzysztopa. A jeszcze mówię, a jeszcze robi to minister Henik Kloska również, która nie wie nawet, ile jest parków narodowych w Polsce, więc... A ona będzie wiedzieć, czy te drzewa w tym oddziale w Puszczy Knyszyńskiej, to czy one rosną dobrze, czy niedobrze. Znaczy, to jest, Cezary Krzysztopa, chociaż... skala kompromitacji, moim zdaniem. Cezary Krzysztopa, emerytowany oficer policji, za chwilę. Puszczy Knyszyńskiej to Krzysztopa mieszkał, to po pierwsze, a po drugie nawet drzewa sadził. Ale ponoć tam nie ma już takich. Nie, tak, tak. Ale to żarty na bok, nie? Bo mamy czarne dni polskiej demokracji, absolutnie czarne dni polskiego państwa. Można powiedzieć, że sposób działania Donalda Tuska przypomina sposób działania osiedlowego gangusa, który eskalując przemoc usiłuje wywołać w swoich ofiarach przekonanie o nieuchronności ich losu. I to, co się dzieje w tej chwili, bardzo łatwo może nas przytłoczyć. To też słyszę troszkę w tym, co mówi Jacek Liźniewicz, ale ja zwróciłbym uwagę na coś innego i tutaj, żeby nie posługiwać się tylko własną opinią, bo ktoś mógłby mi zarzucić, że ja widzę to, co chcę widzieć, to posłużę się opinią publicysty dziennika Gazety Prawnej Andrzeja Krajewskiego, który po tej konferencji prasowej, która tutaj była też przytaczana w formie nagrania, pisał, że na konferencji prasowej Tusk bardzo zdenerwowany, na okrętkę namawia prezydenta do ponownego ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Sprawia wrażenie osoby, którą zaskoczył rozwój sytuacji. Jednocześnie grozi, trochę zaskakuje wrażenie bezradności, jaka od niego bije. Ja też mam wrażenie, że to, w jaki sposób eskaluje tą przemoc, którą się posługuje Donald Tusk, troszkę maskuje jego słabość. On chyba chciał, żeby ktoś go powstrzymał w tym, co on robi, w związku z tym, że nie powstrzymał, nadal to eskaluje po to, żeby zrobić nas wrażenie, żeby nas przestraszyć, żeby odebrać nam nadzieję. Natomiast taką puentą tego, co się w tej chwili dzieje, być może powinna być raczej informacja, którą przekazał na Twitterze sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, o tym, że sąd rejestrowy odrzucił wniosek, sądząc z daty, wniosek ludzi ministra podpułkownika Sienkiewicza o dokonanie zmian w KRS-ie dotyczących spółki Telewizja Publiczna. W związku z czym nie poddawajmy się temu przerażeniu tym, co robi Donald Tusk, bo ja też mam wrażenie, że Donald Tusk, myśmy się śmiali z takiej groteskowej postaci na Twitterze z Tomasza Wiejskiego. Natomiast ja mam wrażenie, że Donald Tusk recepty Tomasza Wiejskiego potraktował na serio i właśnie usiłuje je wprowadzić w życie. Natomiast to nie jest sytuacja nieodwracalna, to jest sytuacja, która ma nas wprowadzić w drżenie strachu. A ja planuję i doradzam innym, żeby w to drżenie strachu nie wpadać, tylko konsekwentnie robić swoje i potem się okazuje, że tak jak w przypadku sądu rejestrowego, bandyci jednak nie są bezkarni. Cóż, poproszę, bo wspomniał Jacek o YouTubie, pokażmy nasz YouTube'owy licznik. Przypominam, że staramy się zbliżyć do miliona, jesteśmy już całkiem blisko. Jacek Wrona, emerytowany oficer policji, patrząc na tę sytuację, co sobie myśli? No ja tutaj szereg, burza myśli, nie? Szczególnie dzisiaj w nocy. Prawda jest taka, że tych wątków jest mnóstwo, ale takie trzy są najważniejsze. Pierwsze, ukazane w resecie pewna prawda, która pokazywała, że nie odcięli żeśmy korzeni od tych sowieckich korzeni,
I to się mści. Przez te lata niestety nie daliśmy rady. Pudrowaliśmy tą zgniliznę polityczną i społeczną, która się cały czas gdzieś tam tliła. Gdzie, i przede wszystkim duża część z nich to miała korzenie te sowieckie, tej podległości sowieckiej przez te lata. Nie udało się tego zrobić i widzimy konsekwencje, ponieważ jednym oczywiście z tych największych raków toczących naszą przestrzeń społeczno-polityczną to jest korupcja, tak jak i praktycznie wszystkie postkomunistyczne kraje. Proszę zobaczyć, że pierwszą rzeczą, jaką Zachód zobowiązuje te państwa, czy przyjmują, czy chcąc przyjąć do jakichś struktur, to jest ukrócenie korupcji, bo to jest rzecz oczywista. Tym różni się przede wszystkim, tak jak mówię, cywilizowany łaciński Zachód od Wschodu, że ta korupcja nie może być istotą funkcjonowania. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, te działania, które są podejmowane obecnie, oczywiście one muszą zostać bardzo dobrze udokumentowane i mam nadzieję, że kiedyś szereg śledztw zostanie wszczęty w celu wyjaśnienia i być może zostanie to opisane w Resecie 2, też pokazane publicystycznie. I trzecia rzecz to jest, trzeba z tych wszystkich sytuacji brać naukę. I ta nauka, czy ta wiedza pokazuje jedno, że jeżeli chcemy faktycznie na stałe zmienić Polskę w jakiś kraj cywilizowany, jakiś kraj tej naszej cywilizacji łacińskiej, kraj demokracji takiej rzeczywistej, to trzeba po prostu dokonać bardzo głębokich zmian przemeblowania i w gruncie rzeczy w dużej części stworzyć wiele instytucji od podstaw. Wziąć ludzi, którzy nie mają tych korzeni jeszcze gdzieś, czy poprzez rodziny, czy poprzez własne jeszcze aktywność w tej sowieckiej rzeczywistości i w ten sposób postępować. Takie trzy tu wątki. Słuchajcie, to teraz reklamy, wrócimy po reklamach. Ja wczoraj, myśmy tutaj wczoraj do nocy siedzieli, dyskutowali w gronie ludzi bardzo mocno i wnikliwie interesujących się tym, jak ta nasza postkomunistyczna niestety ciągle jeszcze rzeczywistość wygląda i właśnie te skojarzenia dotyczące naszego własnego deep state dotarły tutaj do nas. Mnie to zainspirowało też do tego dzisiejszego felietonu, ale to trochę tak wygląda, że nasze deep state, nasze głębokie państwo to postkomunistyczna, zarządzana przez właśnie te kosmopolityczne gangi rzeczywistość, która pokazuje w tej chwili swoją siłę. A podpięta jest do przeróżnych ludzi, od celebrytów poprzez właśnie pułkowników, rympałków. I ludzi, którzy zasiadają sobie w sądach, a przyjaźnią się z tymi, z którymi przyjaźnić się mają, żeby decyzje były odpowiednie. Reklamy, wracamy po reklamach.